Rozdział 9 z książki Potop, tom 1. Nagranie LibriVox. Wszystkie nagrania LibriVox należą do domeny publicznej. Więcej informacji o nagraniach lub wolontariacie na stronie LibriVox.org. Czyta Jagoda. Henryka Sienkiewicza Potop, tom 1, rozdział 9. Zaczęły się wtedy dla pana Wołodyjowskiego czasy ciężkiej pracy, rozpisywania listów i rozjazdów. Następnego tygodnia przeniósł się już na rezydencję do Upity i tam zaciąg rozpoczął. Spała się do niego szlachta chętnie, większa i mniejsza, bo sławę miał głośną. Szczególnie jednak szwilał dańscy, którym konie trzeba było obmyślać. Kręcił się też pan Wołodyjowski jak w ukropie, ale że był obrotny i trudów nie żałował, szło mu dość sporo. W tymże czasie odwiedził i pana Kmicica w Lubiczu, który znacznie już do zdrowia przyszedł i choć z łoża jeszcze nie wstawał, wiadomo już było, że zdrów będzie. Widocznie, o ile pan Wołodyjowski miał szablę ciętą, o tyle rękę lekką. Poznał go pan Kmicic natychmiast i przybylał trochę na jego widok. Ręką nawet mimo woli do szabli wiszącej nad łożem sięgnął, ale ochłonąwszy, widząc uśmiech na twarzy gościa, wyciągnął ku niemu wychodłą dłoń i rzekł: Dziękuję waszmości za odwiedziny. Godna to takiego kawalera polityka. Przyjechałem spytać, czy waść urazy do mnie nie chowasz? Spytał pan Michał. Urazy nie chowam, bo mnie nie lada kto zwyciężył, ale gracz pierwszej wody. Ledwie, żem się wylizał. A jakże zdrowie waszmościne? Wać panu dziw pewno, żem spod jego ręki żyw wyszedł. Sam też sobie przyznaję, że nie mała to sztuka. Tu pan Kmicic uśmiechnął się. No, nie stracona sprawa. Dokończysz mnie, kiedy zechcesz. Wcale nie w tym zamierze tu przyjechałem. Chybaś waszmość diabeł, przerwał Kmicic. Albo masz inkluza. Bóg widzi, daleko mi teraz do samochwalstwa, pustannego świata wracam, alem to sobie przed spotkaniem wać pana zawsze myślał. Jeśli mnie pierwszy Rzeczpospolitej na szable, tom drugi. Tymczasem niesłychana rzecz. Toż ja bym pierwszego cięcia nie odbił, gdybyś pan chciał. Powiedz mi, gdzież się tak wyuczył? Miało się trochę przyrodzonych zdolności, odrzekł pan Michał. I ojciec od małego wkładał, który nieraz mi mówił: dał ci Bóg nikczemną postać. Jeśli się ludzie nie będą ciebie bali, to się będą z ciebie śmieli. Potem też u wojewody ruskiego w Chorągwi służąc douczyłem się reszty. Było tam kilku mężów, którzy śmiało mogli mi stawić czoło. A zamogli być tacy? Mogli, bo byli. Był pan pod Wipięta, Litwin, wielki familiant, który w Zbrażu poległ. Pani świeć nad jego duszą. Człowiek tak olbrzymiej siły, że mu się niepodobna było zostawić, bo mógł przeciąć zastawę i przeciwnika. Potem był jeszcze i Skrzetuski, przyjaciel mój serdeczny i konfident, o którym waś musiałeś słyszeć. Jakże? On to ze Zbaraża wyszedł i przez kozaków się przedarł. Kto o nim nie słyszał? To waś z takiej sfory? I Zbaraszczyk? Czołem, czołem, czekajże. Przecie ja ować panu u wojewody Wilińskiego słyszałem. Wszak waszmości Michał na imię. Właściwie to ja jestem Jerzy Michał, ale że święty Jerzy Smoka tylko rozratował święty Michał całemu komunikowi niebieskiemu przewodzi i tyle już nad piekielnymi chorągwiami odniósł wiktorii, przy to jego wolę mieć za patrona. Pewnie, że Jerzemu nie równać się z Michałem. Toś to wać pan ten sam Wołodyjowski, o którym powiadano, że bohuna usiekł. Jam jest. No, od takiego nie żal po łbie dostać. Dałby Bóg, żebyśmy przyjaciółmi mogli zostać. Wać pan to mnie wprawdzie zdrajcą okrzyknąłeś, aleś się w tym pomylił. To rzekłszy pan Kmicic ściągnął brwi, jakby go rana na nowo zabolała. Przyznaję, żem się pomylił, odrzekł pan Wołodyjowski. Ale nie odwać pana o tym dopiero się dowiaduje, bo mi tu ludzie już twoi powiadali. I wiedz waszmość o tym, że inaczej nie byłbym tu przyjeżdżał. Już ostrzyli, bo ostrzyli tu na mnie języki, mówił z goryczą Kmicic. Niech będzie co chce. Nie jedna jest kreska na mnie, przyznaję, ale też i w tej okolicy ludzie niewdzięczni mnie przyjęli. Waś sobie najwięcej zaszkodziłeś tym spaleniem Wołomontowicz i ostatnim raptem. To też mnie procesami gnębią. Leżą już tu u mnie terminy do sądów. Choremu przyjść do zdrowia nie dadzą. Spaliłem Wołomontowicza, prawda, i ludzi coś się wysiekło. Niechże mnie jednak Bóg sądzi, jeśli mi to ze swawoli uczynił. Tej samej nocy przed spaleniem ślub sobie zrobiłem. Żyć ze wszystkimi w zgodzie, zjednać sobie owych tutejszych szaraczków, załagodzić nawet łyczków w Upicie, bo tam istotnie podswawoliłem. Wracam tedy do domu i cóż zastaję? Oto moich kompanionów porżniętych jak woły, leżących pod ścianą. Gdybym się dowiedział, że to butrymowie uczynili, wtedy diabeł we mnie wstąpił i zemściłem się srogo. Czy waść uwierzy, za co ich porżnięto? Sam się o tym później dowiedziałem od jednego z butrymów,
którego w lasach napadłem. Oto za to, że postanicować w karczmie ze szlachcienkami chcieli. Kto by się nie mścił? Mój mości panie, odpowiedział Wołodyjowski. Prawda, że za ostro postępiono zwać pana kompaniami, ale czy to ich szlachta pobiła? Nie, pobiła ich dawniejsza reputacja, jaką tu ze sobą gotową przywieźli, bo żeby tak grzecznym jakim żołnierzom zechciało się potańcować, pewnie by ich za to nie obsieczono. Niebożęta, mówił kmicic, idąc dalej ze swoją myślą. Gdym teraz oto w gorączce leżał, co wieczora wchodzili tymi oto drzwiami z tamtej izby. Widziałem ich koło łoża, jako na ławie silnych, zbitych, a ciągle jęczeli: Jędruś, daj nam na mszę za nasze dusze, bo męki cierpimy. To mówię waści, włosy mi już na głowie powstawały, bo i siarką od nich w izbie pachniało. Na mszę już dałem, oby im to co pomogło. Nastała chwila milczenia. A co do raptu, mówił dalej kmicic, weź panu o tym nikt nie mógł powiedzieć, że ona ocaliła mi wprawdzie życie, gdy mnie szlachta ścigała, a potem kazała iść precz i nie pokazywać się na oczy. Co mi wówczas pozostało? Zawsze ci to tatarski był sposób. Chyba wać pan nie wiesz, co to jest afekt i do jakiej desperacji człowiek przyjść może, gdy to, co najwięcej umiłował, utraci. Ja nie wiem, co jest afekt? Zakrzyknął z oburzeniem pan Wołodyjowski. Od czasu, jak szable począłem nosić, zawsze byłem zakochany. Prawda, że się subiektum zmieniało, bo nigdy mi wzajemnością nie wypłacano. Gdyby nie to, nie byłoby wierniejszego nade mną trojla. Taki tam i afekt, gdy się subiektum zmienia, rzekł kmicic. Wtedy właśnie powiem co innego, na co własnymi oczyma patrzyłem. Oto pierwszego czasu chmielniczyzny Bohun, ten sam, którym dziś po chmielnickim największą cieszy się między kozactwem powagą, porwał skrzetuńskiemu umiłowaną nad wszystko dziewkę, kniaziównę Kurcewiczównę. To był dopiero afekt. Całe wojsko płakało, widząc skrzetuńskiego desperację, bo mu broda w 20 którymś roku życia zbielała, a on, zgadliwość, co uczynił? Skąd mam wiedzieć? Oto, że ojczyzna była w potrzebie, w poniżeniu, że okrutny Chmielnicki triumfował, więc on wcale nie poszedł dziewki szukać. Boleść Bogu ofiarował i bił we wszystkich bitwach pod księciem Jeremim, aż pod Zbarażem tak nadzwyczajną chwałą się okrym, że dziś imię jego wszyscy czcią powtarzają. Przyużywać pan teraz jego uczynek do swojego i poznaj różnicę. Kmicic milczał i gryzł wąsy. Wołodyjowski mówił dalej. Toteż Skrzetuskiego Bóg wynagrodził i dziewkę mu oddał. Zaraz po Zbarażu się pobrali i już troje dzieci spłodzili, chociaż on służyć nie przestał. A ważność zamieszki czyniąc pomagałeś tym samym nieprzyjacielowi i małość żywota nie utracił, nie mówiąc o tym, że przed paru dniami mogłeś pannę na zawsze utracić. Jakim sposobem? Rzekł siadając na łóżku kmicic. Co się z nią działo? Nic się z nią nie działo, jeno znalazł się mąż, który nią o rękę prosił i za żonę chciał pojąć. Kmicic podbladł bardzo, zapadnięte jego oczy poczęły ciskać płomienie. Chciał wstać, zerwał się nawet na chwilę i zakrzyknął. Kto był ten wraży syn? Na żywy Bóg mów ważmość. Ja, rzekł pan Wołodyjowski. Wać pan? Wać pan? Pytał ze zdumieniem kmicic. Jak to? Tak jest. Zdrajco, nie ujdzie ci to. I ona? Na żywy Bóg mów mi wszystko. Ona cię przyjęła? Odpaliła z miejsca i bez namysłu. Nastała chwila milczenia. Kmicic oddychał ciężko i oczyma wpijał się u Wołodyjowskiego. Ten zaś rzekł. Czemu to mnie zdrajcą nazywasz? Zalim ci brat albo swat? Zalim ci wiarę złamał? Zwyciężyłem cię w równym boju i mogłem czynić, co mi się podobało. Po staremu jeden by z nas to krwią zapieczętował. Nie szablą, to z rusznicy bym wać pana ustrzelił. Niech by mnie diabli potem wzięli. Chyba byś mnie z rusznicy zastrzelił, bo gdyby mnie nie była odpaliła, to bym i pojedynku drugiego nie przyjął. Po co miałbym się bić? A wiesz, czemu mnie odpaliła? Czemu? Powtórzył jak echo kmicic. Bo ciebie miłuję. Było to więcej niż słabe siły chorego znieść mogły. Głowa kmicica opadła na poduszki, na czoło wystąpił mu pot obfity i leżał czas jakiś w milczeniu. Okrutnie mi słabo, rzekł po chwili. Skądże to właściwie, że ona mnie miłuje? Bo mam oczy i patrzę, bo mam rozum i miarkuję. Teraz zwłaszcza, gdym rekuzę dostał, zaraz mi się w głowie rozjaśniło. Naprzód wtedy, gdym po pojedynku przyszedł i powiedzieć, że jest wolna, wąwać pana usiekł, w not ją zamroczyło. I zamiast mi wdzięczność okazać, całkiem mnie sposponowała. Powtórę. Gdy cię tu domaszewicze dźwigali, to ci głowę jako matka uniosła. A po trzecie, że gdybym się jej oświadczył, tak mi przyjęła, jakoby mi kto w pysk dał. Jeśli te racje wać panu nie wystarczają, to chyba dlatego, żeś przez rozum zacięty i na umyśle szwankujesz.
Gdyby to była prawda, odrzekł słabym głosem Kmicic. Wtedy różne mi tu maści na ranę przykładają, ale nie byłoby lepszego balsamu od słów waszmości. Zdrajca, żeż ci taki balsam przykłada? Przebacz już waść. W głowie mi się takie szczęście nie mieści, żeby ona mnie jeszcze chciała. Powiedziałem, że wać pana miłuję, nie powiedziałem, że cię zachcę. To wcale co innego. Jeśli mnie nie zachce, to sobie ten łeb o ścianę rozwalę. Nie może inaczej być. Mogłoby być, gdybyś wać pan miał szczerą intencję zmazania win. Teraz wojna, możesz iść. Możesz posługi z naszej miłej ojczyźnie oddać, męstwem się wsławić, reputację połatać. Któż to jest bez grzechu? Kto nie ma win na sumieniu? Każdy ma, ale do pokuty i poprawy każdemu otwarta droga. Waść grzeszyłeś swawolą, to jej odtąd unikaj. Grzeszyłeś przeciw ojczyźnie, zamieszki w czasie wojennym czyniąc, to ją teraz ratuj. Czyniłeś krzywdy ludziom, to je nagródź. Ot, droga dla waszmości lepsza i pewniejsza niż rozbijanie sobie łba. Kmicic patrzył uważnie na Wołodyjowskiego, potem rzekł. Wać pan mówisz jak mój szczery przyjaciel. Nie jestem wać panu przyjacielem, ale po prawdzie nie jestem i nieprzyjacielem, a tej panny mnie żal, chociaż mnie odpaliła, bo jej też słowo ostre, niesłuszne rzekł na odjezdnym. Od rekuzy się nie powieszę, nie pierwszyzna mi, a uraz niezwykłem chować. Jeśli więc wać pana na dobrą drogę namówię, to będzie także moja względem ojczyzny zasługa, bo już żołnierz dobry i doświadczony. Zali mnie czas jeszcze na tę drogę wracać, tyle terminów na mnie czeka. Złoża trzeba zaraz do sądu, chyba bym stąd uciekał, a tego nie chcę. Tyle terminów, a co sprawa, to i wyrok pewny na potępienie. Ot, tu jest lekarstwo, rzekł pan Wołodyjowski, wydobywając list zapowiedni. List zapowiedni, wykrzyknął Kmicic. Dla kogo? Dla waćpana. A teraz wiedz, że mając funkcję wojskową, nie potrzebujesz do żadnych sądów stawać, bo do hetmańskiej inkwizycji należysz. Słuchaj zaś, co książę wojewoda Pim pisze. Tu pan Wołodyjowski odczytał Kmicicowi prywatny list Radziwiłła, odetchnął, ruszył wąsikami i rzekł. Owóż, jak waćpan widzisz, ode mnie zależy, albo ci list odpowiedni oddać, albo go schować. Niepewność, trwoga i nadzieja odbiły się na twarzy Kmicica. A waćpan co uczynisz? Pytał cichym głosem. A ja waszmości list oddaję, rzekł pan Wołodyjowski. Kmicic nic zrazu nie odrzekł, głowę opuścił na poduszki i patrzył czas jakiś w pułap. Nagle oczy poczęły mu wilgotnić i goście nieznani w tych oczach łzy zawisły mu na rzęsach. Niechże mnie końmi rozerwą, rzekł wreszcie. Niech mnie ze skóry obłuszczą, jeśli mnie widział zacniejszego człowieka od waszmości. Jeśliś przeze mnie rekuzę dostał, jeśli mnie Oleńka jeszcze, jak opowiadasz, miłuje, inny tym bardziej by się mścił, tym głębiej nie pogrążył. A waszmość mi rękę podajesz i jako z grobu mnie wyciągasz. Bo nie chcę dla prywaty ojczyzny miłej poświęcać, której waszmość znacznie jeszcze posługi możesz oddać. Ale to waszmości powiem, że gdybyś był owych kozaków od Trubeckiego albo Chowańskiego pożyczył, wtedy bym list zatrzymał. Całe to szczęście, żeś tego nie uczynił. Przykład zwać pana innym brać, odrzekł Kmicic. Dajże mi rękę, Bóg mi pozwoli czym dobrym się waszmości wypłacić, boś mnie na śmierć i życie zobowiązał. To i dobrze, potem o tym. A teraz uszy waszmości do góry. Nie potrzeba ci do żadnych sądów stawać, jeno do roboty się brać. Zasłużysz się ojczyźnie, to ci i ta szlachetna opuści, bo to ludzie na honor ojczyzny bardzo czuli. Możesz jeszcze winy zmazać, reputację odzyskać i w sławie jako w słońcu chodzić, a już tam znam jedną pannę, która ci nagrodę za życia obmyśli. Zakrzyknął z uniesieniem Kmicic. Co ja tu będę w łożu gnił, gdy nieprzyjaciel ojczyzny depcze? Hej, jest tam który? Sam tu. Pachołek, buty podawaj, sam tu. Niechże mnie piorun w tych betach ustrzeli, jeśli będę dłużej w nich parciał. Uśmiechnął się na to z zadowoleniem pan Wołodyjowski i rzekł. Duch w waści od ciała silniejszy, bo ciało jeszcze ci nie dopisze. To rzekłszy, począł żegnać się, a Kmicic nie puszczał, dziękował i winem chciał traktować. Jakoż dobrze już miało się ku wieczorowi, gdy mały rycerz opuścił Lubicz i do Wodoktów podążył. Najlepiej ją za ostre słowa nagrodzę, mówił sam do siebie. Gdy jej powiem, że Kmicic nie tylko złoża, ale i z niej sławy powstaje. Nie do szczętu to jeszcze zepsuty człowiek, jeno gorączka wielki. Okrutnie ją tym pocieszę i tak myślę, że mnie teraz lepiej przyjmie niż wtedy, kiedy mi samego siebie ofiarował. Tu westchnął poczciwy pan Michał i mruknął, żeby to wiedzieć, czy jest jaka na świecie i dla mnie przeznaczona. Wśród podobnych rozmyślań dojechał do Wodoktów. Kudłaty żmudzin wybiegł do kołowrotu, ale nie spieszył się otwierać jeno rzeku. Dziedziczki nie ma już w domu. To wyjechała? A wyjechała. Gdzie? Kto ją wie? A kiedy wróci?
Kto ją wie? Gadaj, że po ludzku. Nie mówiła, kiedy wróci? Bogdaj wcale nie wróci, bo z wozami wyjechała i z tobołami. Z tego miarkuje, że daleko i na długo. Tak? Mruknął pan Michał. Ot, co najlepszego sprawił. Koniec rozdziału 9.